Dzień pierwszy. Wczesnym rankiem budzicie krzyk sąsiada. Mieszka w bloku po drugiej stronie ulicy i często gawędzicie przez okno. Teraz nie wiedzieć czemu wołacie o nieludzkiej porze. Brzmi jakby był czymś zmartwiony. Usta mu się nie zamykają. Wściekły wstajesz z łóżka, podchodzisz do okna i już masz go napomnieć, żeby dał ci spokój i pozwolił spać dalej. Ale jak tylko otwierasz buzię, dosłownie zamierasz. Nie widzisz ani sąsiada, ani budynku, w którym mieszka. W zasadzie nie odnajdujesz wzrokiem niczego. Niebo, drzewa, ulica, ludzie, samochody. Wszystko ogarnęła szara mgła. Jest tak gęsta, że nie widzisz dalej niż metr. Wystawiasz selfie stick na wyprostowanej ręce. Dalej jego końcówka z zamontowanym telefonem znika ci z oczu. Uspokajasz sąsiada i mówisz, że wszystko będzie dobrze. Włączasz telewizor. Na wszystkich kanałach nadają wiadomości, że zeszłej nocy całą planetę spowiła mgła gęsta jak mleko. Nikt nie zna dokładnej przyczyny tej anomalii. Naukowcy z całego świata starają się... Wyłączasz telewizor i wychodzisz na zewnątrz, żeby zobaczyć to wszystko na własne oczy. Tuż po wyjściu z domu, zewsząd dosięga cię szara, gęsta mgła. Widzisz tylko drogę pod stopami i słyszysz miejski zgiełk. Powoli idziesz przed siebie. Otaczające cię echa rozmów brzmią, jakby pochodziły z innej rzeczywistości. Sylwetki ludzi znikają we mgle tak samo szybko, jak się pojawiają. Po twojej lewej trąbi jakiś samochód. Tuż przed tobą przejeżdża ciężarówka, po czym znika w otchłani mgły. Chwilę później słyszysz, jak gwałtownie hamuje. Jakieś dziecko głośno płacze i woła swoją mamę. Następujesz na gałęzie powalonego drzewa, w które wcześniej wjechało auto. Rozbrzmiewają syreny karetek. Roztrzaskuje się szkło. Kilka osób przebiega obok i cię popycha. Nie widząc krawężnika, przewracasz się. Postanawiasz wrócić do domu, ale nawet nie wiesz, gdzie jesteś. Włączasz GPS. Tydzień później. Wszyscy montują na samochodach potężne reflektory, żeby móc jako tako poruszać się po zamglonym mieście. Mimo to każdego dnia na ulicach tworzą się koszmarne korki. Działanie nawigacji jest zakłócone, bo satelity nie otrzymują jasnego obrazu. Mgła nie rzednieje i w ogóle nie zamierza odpuścić. W sklepach brakuje lampionów i ciepłej odzieży, choć mamy środek lata, jest dość chłodno. Mgła to zimny strumień powietrza, który opada na ciepłą wodę lub ląd. Gdy ciepłe powietrze miesza się z podmuchami zimnego, zaczyna stygnąć i wytwarzać parę. Powietrze się zwilża, a następnie formuje się mgła. Upraszczając, to sunąca przy powierzchni chmura, która powoduje spadek temperatury. Kina pod gołym niebem są pozamykane, a miejskie fontanny wyłączone. Mieszkańcy miasta przeprowadzają się na wieś, żeby być bliżej natury, ale nie wyjedziesz stąd szybko. Gigantyczne korki i duże ryzyko wypadków samochodowych wszystko spowalniają. Z powodu mgły do atmosfery dostają się krople wody. Następnie przyklejają się do nich cząsteczki kurzu, tylko zagęszczając zjawisko. Miasta pełne są spalin, kurzu, sadzy i ton wzlatujących w powietrze zanieczyszczeń z drugiej ulic. Pył staje się coraz bardziej odczuwalny i wilgotny, znacząco utrudniając oddychanie. Wychodzisz nad radę, a kiedy wracasz wieczorem, twoje ubrania i skóra pokryte są powłokami dosiąkłego brudu. Chodząc po ulicach, masz wrażenie, że broczysz po cienkiej warstwie wody. Wszyscy częściej chorują ze względu na wysoką wilgotność oraz wszechobecny chłód. Przeciętna odzież szybko się niszczy, więc ludzie nakładają płaszcze przeciwdeszczowe. W całym mieście zainstalowano ogromne grzejniki, żeby jakoś je ogrzać, ale to tylko pogarsza sytuację. Zimne powietrze zdarza się z ogromną ilością rozgrzanego, zagęszczając tym samym mgłę. Ciepło dochodzi nie tylko z grzejników, ale również z elektrowni. Klimat miejski przypomina ten panujący w dżungli amazońskiej, gdzie gorące powietrze miesza się z tropikalnymi ulewami. Wraz z temperaturą wzrasta wilgotność powietrza. Jesteś w sklepie na zakupach, gdy nagle słyszysz przeraźliwy wrzask jakiejś kobiety. Próbujesz ją znaleźć, chcąc jej pomóc, ale nagle czujesz, że coś pełznie po twojej nodze. Widzisz gigantyczną stonogę. Zrzucasz ją na ziemię i zauważasz ich znacznie więcej. Jakiś chrząszcz rozbija się na twojej twarzy. Ciepły i wilgotny klimat to doskonałe warunki dla rozwoju niektórych populacji insektów.
Karaluchy, stonogi, ogromne pająki i inne olbrzymie chrząszcze są teraz wszędzie. Poza latarkami i sztormiakami ludzie masowo kupują też odstraszacze owadów, a awarie prądu stały się codziennością. Siedzisz sobie w pokoju, gdy nagle gaśnie światło. Telewizja, piecyk mikrofalowy i komputer wyłączyły się. Słyszysz setki małych łapek biegających po ścianach. Wraz z sąsiadami uciekacie z własnych mieszkań. Na ulicach wybucha panika. Ludzie domagają się natychmiastowego rozwiązania problemu z mgłą. Uczeni zapewniają, że wkrótce znajdą przyczynę tej anomalii, ale nikt im nie wierzy. Wkrótce to wy opuścicie miasto. Miesiąc później. Na ulicach postawiono ogromne wiatraki. Chwilowo polepszają widoczność, ale to wciąż nie wystarcza. Wilgotne powietrze stwarza niekorzystne warunki do pracy żelaznych podzespołów, dlatego wiatraki szybko się psują i rdzewieją. Aby obniżyć temperaturę powietrza, władze tymczasowo wyłączają dostawy prądu na kilka godzin. To jednak nie pomaga, ponieważ mnóstwo ciepła unosi się z samochodów. Ludzie wciąż opuszczają miasto. Jesteś w korku od 5 dni, ale wreszcie udaje ci się wyjechać. Jedziesz długą autostradą, w tyle zostawiłeś domy i brudne ulice. Mgła jednak nie odpuszcza. Choć za miastem nie jest tak gęsta, za jego granicami odczuwasz znacznie bardziej przenikliwy chłód. 3 miesiące później. Mieszkasz na wsi w domku siostry. Pracujesz na roli, łowisz ryby w jeziorze i rąbiesz drewno na opał. Pomimo czystego powietrza bardzo trudno ci się oddycha. Zauważyłeś też, że siostra i inni mieszkańcy wsi są w nieustannie złym nastroju. Sam nie pamiętasz, kiedy ostatnio się uśmiechałeś. Pewnego dnia w trakcie łowienia ryb spoglądasz na niebo i uświadamiasz sobie, co się stało. Mgła blokuje dopływ światła słonecznego. Rośliny i drzewa potrzebują słońca, aby w procesie fotosyntezy pochłaniać dwutlenek węgla i wytwarzać tlen. Większość świeżego powietrza na Ziemi pochodzi z wodorostów oraz fitoplanktonu występujących na powierzchni oceanów, ale mgła dotarła i tam. W przeciągu kilku lat mogą się wyczerpać zapasy obecnie zebranego tlenu, a atmosfera naszej planety całkowicie utraci swoje właściwości. Bez słońca żadna roślina nie może rozkwitnąć. Plony gniją na całym świecie, ceny żywności rosną, a jej zapasy zaczynają się powoli kończyć. Wiesz, że może to doprowadzić do światowego głodu, więc zaczynasz budować na roli jednostki termiczne. Hodujesz w nich owoce i warzywa. Nie tylko ty, ale też miliony rolników na całym świecie budują szklarnie. W oceanach powstają ogromne stacje ze źródłami sztucznego, ale jasnego światła. Dzięki temu wodorosty mogą tworzyć nowe zapasy tlenu. Ze względu na brak światła wszyscy są rozeźleni i coraz bardziej poirytowani. Tak jak pozostali, odczuwasz niesamowity stres i niepewność o jutro. Przypominasz sobie wyjazd do Norwegii i kilku innych państw w pobliżu bieguna północnego. Zimą w tym regionie panują noce polarne. Wówczas zamieszkujący tamte tereny ludzie przez kilka miesięcy w ogóle nie widzą słońca, a mimo to czują się świetnie. Domyślasz się, że to dzięki ozdobom i świątecznej atmosferze. Pół roku później. Wraz z innymi mieszkańcami wsi ozdobiliście domy jasnymi światełkami i girlandami. W centrum zbudowaliście scenę, na której co wieczór gracie na gitarach. Świąteczna aura i codzienna medytacja poprawiła nastroje, ale tęsknota za słońcem wciąż dochodzi do głosu. Rok później. Uczeni odkryli, że całkowicie zmieniło się ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie chmury, które do tej pory były na niebie, teraz zeszły na poziom gruntu. Na całym świecie organizuje się loty do niskiej warstwy atmosfery. Ty też często w nich uczestniczysz swoim małym dwupłatowcem. Wylatujesz z szarej, wilgotnej mgły wprost w oślepiające słońce i błękitne niebo. Tam czujesz się wolny.